chciałabym się wytłumaczyć, dlaczego na mojej liście światowych płyt wszechczasów istnieje pozycja Jeff Buckley Grace. Jak usłyszałam Jeffa Buckleya po raz pierwszy, to stwierdziłam, że jest to artysta, który tak głęboko emocjonalnie do mnie trafia, że nie mogę go nie umieścić na liście moich faworytów. Znowu jest tak, że patrzę na to okiem wokalistki i znowu jest tak, że jest to głos praktycznie bez ograniczeń. Ogromna skala, ogromna wrażliwość muzyczna, ogromna charyzma, także i sceniczna. To jest akurat koncertowy album, ale scenicznie także ogromnie charyzmatyczny artysta. Zawsze powtarzam, że na tej płycie, bodajże w utworze So Real, jest taki fragmencik, kiedy padają słowa I love you. I myślę, że każda kobieta raz jeden w życiu powinna usłyszeć I love you powiedziane w ten sposób. Po prostu ciarki, mokro, miękko, przyjemnie się robi.